Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz, projekt Odmładzanie na Surowo. Dzisiaj porozmawiamy, dlaczego warto świadomie głodować, zamiast brać leki do końca życia. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Dlaczego przeprowadzamy post? Wielki post Polska, do którego bardzo mocno Ci od razu zapraszam. Przeprowadzamy teraz razem na początku lutego. Przepraszam, na pod koniec lutego. Natomiast teraz łączymy się po to, żeby zrozumieć, dlaczego warto. Dlaczego warto takie rzeczy przeprowadzać w naszym życiu? W zasadzie dwa, niektórzy z nas, byli na tak zwanym selerowym wyzwaniu, czyli piliśmy codziennie taką porządną szklanę, prawie 500 ml soku z selera. Wiele osób miało niesamowite rezultaty. Czy wszyscy? Oczywiście, że nie. Było tam, trzeba odstawić dodatkowo gluten, przetworzone pokarmy zbożowe, cukier, może mięso i tak dalej. Nie wszyscy to zrobili. Niektórzy tylko zastosowali sok, niektórzy pili nieregularnie, ale większość osób napisała, że miała niesamowite rezultaty. Zrzucenie kilogramów, pozbycie się pewnych objawów, czyli odstawienie pewnych tabletek, głównie tutaj nadciśnienie. Wiele osób pisało i robiło zdjęcia również, że nadciśnienie się cofnęło. Ale dlaczego warto robić takie rzeczy? Czy warto robić leczenie, brać leki do końca życia? Czy warto przeprowadzić na przykład od czasu do czasu tak zwane posty zdrowotne? Chciałbym dzisiaj Ci pokazać, dlaczego warto przede wszystkim przeprowadzić taki post. Mam nadzieję, że jakoś będzie ok, ponieważ mówicie na razie dla mnie na początku, nie nadaje bardzo dobrze, bo ta jakość się rozmywa, gdzieś tam coś jest nie tak z jakością, ale mam nadzieję, że uda nam się to szybciutko omówić. Przede wszystkim ja jestem zwolennikiem tego, żeby zrozumieć, dlaczego warto coś zrobić. Czyli dlaczego warto przeprowadzić na przykład post raz na jakiś czas. Dlatego, żeby pozbyć się pewnych elementów, które nam są niepotrzebne, pewne elementy, które nie funkcjonują poprawnie. Czyli zrozumienie, dlaczego organizm pozbywa się wszystkiego, co nie jest mu potrzebne lub mu szkodzi. Przede wszystkim pozbywamy się nadmiaru tłuszczu. Tkanka tłuszczowa, która została zmagazynowana z węglowodanów, które zjedliśmy w za dużej ilości, ta tkanka tłuszczowa odłożona w naszym organizmie niestety nam przeszkadza. Kiedy będziemy przeprowadzać post, możemy się tej tkanki tłuszczowej pozbyć. Niektóre osoby, które przejdą razem z nami post 7-dniowy, pozbędą się nawet 10, nawet może i więcej kilogramów ze swojej wagi. Spadnie oponka, zmniejszy się oponka, ponieważ tłuszcz zostanie wykorzystany na co? Na to, żeby dać Ci energię. Kiedy nie będziesz dostarczał energii z zewnątrz, tłuszcz zostanie wykorzystany na tą energię. W tym momencie pozbędziesz się też toksyn, które są uwięzione w tłuszczu, jak również nadmiaru cholesterolu i nadmiaru trójglicerydów. Jeśli w przeszłości miałeś nadmiar tych elementów wyprodukowanych, a jeśli odżywiałeś się tak, jak się odżywiałeś, czyli wprowadzałeś bardzo dużo węglowodanów, cukrów i elementów, które no niekoniecznie są nam potrzebne do życia, to niestety Twoje ciało zmagazynowało te rzeczy łącznie z toksynami. Pozbędziesz się też nadmiaru białek. Nadmiaru białek, które są niepotrzebne. Widzisz, nasze ciało wykorzystuje część białek cały czas, cały czas je produkujemy tak naprawdę, ale część białek nie zostaje wykorzystana, ponieważ jest jakby zepsute. Za momencik Ci powiem, jak to działa i co będziemy robić z tymi białkami. Znaczy nie my osobiście, ale nasz organizm, nasz prawdziwy uzdrowiciel, który w tym momencie nie będzie musiał się zajmować jedzeniem. Przede wszystkim pozbędziemy się lub wykorzystamy ponownie te białka. Pozbędziesz się złogów, toksyn zmienionych, tkanek chorobowo. Kiedy jesz cały czas, nie ma czasu na naprawy. Kiedy jesz cały czas, Twój organizm cały czas jest zajęty i niestety nie ma czasu na naprawianie. Nie ma czasu na sprzątanie, nie ma czasu na generalne porządki. Większość osób rozumie, że trzeba umyć zęby codziennie, wziąć prysznic, umyć włosy raz na jakiś czas, obciąć paznokcie, czy przeprowadzić jakieś takie kosmetyczne rzeczy, sprzątanie kosmetyczne swojego ciała. Natomiast to, co nie widać pod skórą, tam już nie zaglądamy. Okazuje się, że kiedy przeprowadzamy post, to nasze ciało zajmuje się sprzątaniem w środku. Samo, bez naszej wiedzy, oczyszcza ciało ze złogów, czy ze zmienionych tkanek chorobowo, czyli pozwala Tobie wyzdrowieć. Organizm się po prostu żywi, tak w cudzysłowie tutaj, podczas takiego postu. Złe, niepotrzebne zjada w pierwszej kolejności guzy. Czyli energia zostaje wykorzystana na usuwanie nowotworów, naprawę układu odpornościowego. Większość osób wie, że układ odpornościowy jest nam potrzebny do tego, żeby na przykład bronić się przed wirusami, jeśli istnieją, przed bakteriami, przed jakimiś zakażeniami, przed sepsą itd., itd. Natomiast nie rozumie tego, że nasz układ odpornościowy niestety też walczy z tym, co jemy. To, co wkładasz do układu pokarmowego, niestety niszczy układ odpornościowy również. Układ odpornościowy, czyli co? Florę bakteryjną. Florę bakteryjną połączoną razem z tym wszystkim, to zostaje odnowione podczas postu. Rozszerzanie żył, bardzo ważny element. Żyły się zaciskają, coraz więcej ciśnienie, coraz więcej osób ma problemy z zawałami, z zatorami, z różnego rodzaju wylewami. W momencie, kiedy prowadzasz posty, jeśli ten Twój stan chorobowy nie jest zaawansowany,
to wtedy masz czas na rozszerzanie żył. Stwardnienie rozsiane, bardzo ciekawa rzecz, ale bardzo dużo fajnych efektów jest podczas postów dla osób, które mają stwardnienie rozsiane. Po prostu naprawa układu nerwowego, jak również cukrzyca typu drugiego. Jeśli nadal walczysz z cukrzycą, walczysz w cudzysłowie, czyli nadal nie możesz wyjść z tego stanu, że musisz zażywać metforminę, musisz zażywać insulinę i tak dalej, twoje ciało nie pracuje poprawnie, posty są idealne dla cukrzyków, ale cukrzyków typu drugiego. Ponieważ posty nie są dla wszystkich. Jeśli dołączysz do grupy naszej Wielki Post Polska, pod spodem kleję link, dowiesz się więcej, dla których osób można przeprowadzić taki post, dla których nie można, dla których warto, a dla których po prostu to będzie tylko strata czasu. Ale chciałbym wrócić do tego białka, czyli tutaj było to białko. Na jakiej zasadzie to białko naprawiamy? Ja nie mówię tutaj o paznokciach, włosach, nie wiem, rzęsach, skórze generalnie, którą widać tak, wiesz, po prostu widzisz. Ja mówię o tych białkach, które są w naszym ciele, które są niewykorzystane. Mamy co najmniej 5 takich uszkodzonych białek, które w naszym ciele funkcjonują. Ja zrobię oddzielny filmik na ten temat, ale te białka produkowane przez nasz układ DNA, przez nasz klucz DNA, który znajduje się w komórce, tak? Komórka dostaje sygnał od nas, od naszego mózgu, wyprodukuj takie białko, które jest nam potrzebne. Co robi komórka? Poprzez RNA produkuje białko, produkuje aminokwasy, taki wzór aminokwasów, które są ze sobą połączone. I te aminokwasy połączone ze sobą tworzą taki tutaj dziwny zygzak, tak? Te białka są po prostu takim dziwnym stworem i każdy zygzak jest inny. Każdy zygzak jest inny i dlatego rozróżniamy różnego rodzaju białka. Ale co się dzieje? Czasami ten zygzak nie wyjdzie. Pomimo tego, że no wychodzi z tego Picasso i tak, czasami nasze ciało nie rozpoznaje tego białka. Nazywa się to misfolded protein, czyli zostało źle złożone, źle zostało poskładane do kupy. Takie białko jest odsuwane na bok. Takie białko może nam zaszkodzić, takie białko źle wpływa na nasz organizm. Co podczas postu się dzieje? Takie białko może wrócić z powrotem do komórki i z powrotem jest rozłożone na części i złożone raz jeszcze. Kiedy jemy, kiedy dostarczamy jedzenia, kiedy nie zajmujemy się takimi rzeczami jak naprawy na co dzień, nie ma czasu zająć się tymi białkami. W momencie, kiedy przejdziesz post, ciało pobierze te białko, albo je wydali, bo nie nada się do zużycia, albo je po prostu zamieni na właściwe i w ten sposób możesz naprawiać swoje ciało. Dwie nagrody Nobla już zostały przyznane za tak zwaną autofagię. Autofagię, czyli wykorzystanie raz jeszcze elementów życiowych komórki jeszcze raz do życia. Czy to jest nasz sposób na długowieczność? Ja tego jeszcze do końca nie wiem. Na pewno jest to sposób na odmładzanie. Stąd projekt Odmładzanie na surowo taką nazwę też nosi, czyli odmładzanie na surowo. Albo jemy surowe pokarmy, które nie wymagają wykorzystania bardzo dużej energii, albo jemy w czasowej głodówce, czyli jemy 1 lub 2 posiłki dziennie, albo przeprowadzamy posty, albo wszystko najlepiej naraz. Wtedy te ciało nasze się odnawia, wykorzystując chociażby autofagię, czyli jeszcze raz wykorzystanie tych białek, które nie zostały wytworzone tak jak trzeba. Mam nadzieję, że dołączysz do nas. Mam nadzieję, że będziesz osobą, która włączy się do Wielkiego Postu. Ja już będę to tutaj kończył na naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że Ci się podobało to, co przekazałem. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Podziel się z innymi. Dzięki za wszystkie paluchy, serducha. Do zobaczenia w następnym wideo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!